W zeszłym tygodniu zakład opiekuńczo-leczniczy w Starogoździe został objęty kwarantanną. Ponad 20 pensjonariuszy oraz 6 członków personelu uzyskało pozytywny wynik testu na chorobę COVID-19. Wójt gminy Stara Błotnica zapewnia, że pomoc dla ośrodka jest zapewniona w najwyższym możliwym stopniu. My to, co mogliśmy pomóc, no to staraliśmy się poprzez, nie wiem, dostarczenie masek, dostarczenie rękawiczek, dostarczenie kilku fartuchów takich ochronnych, czy też pomogliśmy zawieźć próbki do laboratorium do Warszawy. To było w tamtym tygodniu. Oczywiście oczekiwania, myślę, że i właścicieli, i pensjonariuszy są troszeczkę inne. No, chcieliby, żeby pomóc im w ewakuacji, ale wiemy, jaka jest sytuacja w tym momencie w szpitalach radomskich. Problemy z relokacją zakażonych pacjentów dotykają również inne placówki zmagające się z epidemią. Niełatwe jest także zapewnienie odpowiednich środków ochrony. Jeśli chodzi o środki ciężko dostępne są na rynku i my też z kolegą wójtem z gminy Jedlin zamówiliśmy paletę płynu. Czekamy już 2 tygodnie, żeby ten płyn do dezynfekcji doszedł do naszych gmin, więc jeśli tylko taki płyn będzie, to oczywiście też pomożemy w taki sposób. Natomiast no, w tym momencie ciężko jest o profesjonalny sprzęt, bo nie mówię maseczki, które są szyte gdzieś. Są takie grupy, między innymi u nas też, które szyją takie maseczki, ale na pewno oni potrzebują tego sprzętu bardziej takiego profesjonalnego. Jak udało nam się ustalić, najnowsze wyniki testów nie wykazały nowych zachorowań wśród pensjonariuszy ośrodka. Sytuacja wciąż jest jednak ciężka. W kilkuosobowym składzie personelu znajduje się zaledwie jedna lekarka.